Witam serdecznie, Bartek Bohdan, PPCG Stok. Dzisiaj zrobimy sobie wspólnie kalkulację wartości wewnętrznej spółki Dino. I jeżeli czytacie, śledzicie naszego bloga, to pewnie wiecie, że przymierzamy się do realizacji zysku na Dino. Akcje kupowaliśmy poniżej 250 zł. W tym momencie są w okolicach 330 zł. No i obserwujemy spółkę w poszukiwaniu potencjalnych sygnałów dystrybucji i oczywiście okna transakcyjnego do realizacji tego zysku, czyli już właściwego sygnału sprzedaży. Możemy sobie sprawdzić, czy na ten moment po tak dużym wzroście kursu, po wybiciu oporu na poziomie 300 zł, czy cena bieżąca Dino jest powyżej, poniżej, czy oscyluje wokół wartości wewnętrznej spółki. I właśnie w tym celu zrobimy sobie taką uproszczoną kalkulację tej wartości wewnętrznej za pomocą arkusza kalkulacyjnego, którego w PPCG Stock używamy. Aby zrobić kalkulację wewnętrzną spółki, potrzebujemy kilka danych wejściowych. Część z nich możemy wziąć na przykład z Biznes Radaru, z ostatnich sprawozdań finansowych. Część musimy policzyć sobie na piechotę, na przykład stopę dyskontową, czyli inaczej średni ważony koszt kapitału. Zacznijmy od tych danych, które relatywnie łatwo możemy sobie wyciągnąć. Potrzebujemy ze wskaźników wartości rynkowej dwóch rzeczy. Potrzebujemy zysku na akcję, czyli popularnego EPS, i potrzebujemy wskaźnika cena do zysk. Tutaj mamy najnowsze dane za czerwiec 2021, czyli za drugi kwartał bieżącego roku. EPS, czyli nasz zysk na akcję, wynosi 7,48, a bieżący wskaźnik cena do zysku zgodnie z danymi na koniec czerwca bieżącego roku 37,4. I w arkusz kalkulacyjny we wszystkich trzech scenariuszach wpisujemy sobie te wartości. Mamy 7,48 zysk na akcję i wskaźnik cena do zysku 37,4. To jest stała zmienna we wszystkich trzech scenariuszach. Kolejna rzecz, którą potrzebujemy, to średni ważony koszt kapitału, czyli stopa dyskontowa. Tą stopę dyskontową możemy liczyć na piechotę, ale możemy też skorzystać z jakichś historycznych raportów analitycznych, rekomendacji różnych biur maklerskich. I ja sobie to znalazłem, wpisując średni ważony koszt kapitału Dino w przeglądarkę i wyskoczył mi, już Wam to pokazuję, raport analityczny domu maklerskiego BDM z 27 maja 2020 roku. Myślę, że mogę to już wykorzystać, ponieważ to jest podane do publicznej wiadomości. To jest już wycena, która de facto ma ponad rok. Zjeżdżając sobie w dół do modelu DCF, widzimy, że możemy tutaj spokojnie znaleźć od 2020 roku aż do 2029 roku, czyli de facto na 10 lat do przodu, czyli to, o co nam chodzi do naszej kalkulacji, zmianę EBITDA. Idealnie by było, gdybyśmy mieli policzoną zmianę zysku netto albo zysku na akcję. Natomiast myślę, że można się posługiwać EBIT. I tutaj, jak sobie zrobimy średnią z tych 10 wartości, mniej więcej wychodzi nam wzrost zysku około 13%, dokładnie 13,35%, o ile dobrze pamiętam z wyliczeń. Zaokrągla nam oczywiście arkusz do 13% w tym miejscu. I to jest zysk netto przez pierwsze 5 lat z kalkulowanych 10. W kolejnych ja biorę zawsze połowę, jak sobie robię taką kalkulację wartości wewnętrznej. Połowa, powiedzmy z 12, to jest 6%. Lepiej zaniżyć niż zawyżyć i się przestrzelić potencjalnym kursem akcji w przyszłości. Jeśli chodzi o scenariusz optymistyczny, to tutaj założyłem 20% wzrostu zysku w pierwszych 5 latach i w kolejnych 5 latach 10%. I scenariusz pesymistyczny, czyli jak gdyby ścinamy wartości ze scenariusza podstawowego o połowę, 6% i 3%. No i zobaczmy, jaka nam wychodzi wartość wewnętrzna spółki. W przypadku scenariusza podstawowego dostajemy 370,80 zł. 369,80, czyli 370 zł w zaokrągleniu. Ten scenariusz bazowy ma 30% prawdopodobieństwa realizacji. W przypadku scenariusza optymistycznego dostajemy, zauważcie, aż 561,63 zł. 562 zł prawie, ale ten scenariusz ma tylko 10% szans na realizację. I najbardziej prawdopodobny scenariusz pesymistyczny, 247,80 zł. Natomiast zwróćcie uwagę, że
Tutaj mamy wskaźnik cena do zysku na poziomie 37,4. Czyli zakładamy, że kurs akcji będzie rósł znacznie szybciej w przyszłości niż będą rosły zyski. To oznacza, że de facto patrząc na wskaźniki rynkowe, cały czas musiałaby się utrzymywać wyższa cena akcji niż wzrost tego zysku. Pamiętacie, kiedyś nagrywałem taki film, w którym wspomniałem o Peterze Lynchu. To był film, który nagrywałem z Biznes Radarem i rozmawialiśmy tam właśnie o wskaźniku cena do zysku i Peter Lynch miał taką strategię w uproszczeniu, że inwestujemy w spółki, gdzie zyski rosną proporcjonalnie do wzrostu wskaźnika cena do zysku. Czyli jeżeli wskaźnik cena do zysku ma na przykład 30 wartość, natomiast zyski rosną o 30% rocznie, pomijam teraz kwestię, czy to jest realne w danej spółce, czy nierealne. Chodzi o zastosowanie zasady, że jak zyski rosną 30% rocznie i cena do zysku utrzymuje się na proporcjonalnym poziomie 30, to wszystko jest w porządku. Gorzej, jeżeli zyski nam rosną wolniej niż nam rośnie wskaźnik cena do zysku. Czyli gdybyśmy mieli tutaj wzrost zysku 37% przez pierwsze 5 lat, to utrzymanie wskaźnika cena do zysku na poziomie 37,4 byłoby realne i nie oznaczałoby, że spółka zbyt szybko rośnie w stosunku do tego, jak się rozwija jako biznes. Natomiast w tym przypadku ten wskaźnik cena do zysku jest mało prawdopodobne, że on się utrzyma na takim poziomie. Dlatego zobaczcie, co się stanie, jeżeli ten wskaźnik zmienimy sobie na wskaźnik proporcjonalny do corocznego wzrostu zysku. Zobaczcie, że nagle wycena spada do 184 zł przy obecnej cenie akcji Dino na poziomie 330 zł około. Jeżeli rozważymy scenariusz optymistyczny, to mamy 270 zł, czyli nagle kalkulacja wartości wewnętrznej zjeżdża nam znacznie poniżej bieżącej wyceny akcji. To wszystko, jeśli chodzi o kalkulację wartości wewnętrznej Dino. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie samego arkusza, odnośnie tego, gdzie szukać danych do takiego arkusza, jak interpretować wartość wewnętrzną w stosunku do bieżącego kursu akcji, to zachęcam do zostawienia komentarza. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do zostawienia komentarza, oczywiście subskrypcji naszego kanału. Dzięki za Waszą uwagę. Jedziemy po sukces. Cześć!